posiadłości bogatych magnatów przemysłowych, otoczonej bujnymi ogrodami i ozdobionymi misternymi rzeźbami, każde przyjęcie było wydarzeniem na miarę legendy. Bogaci goście spędzali wieczory wypełnione rozmowami, muzyką i szampańską atmosferą, a dla Amelii, rozpieszczonej córki gospodarzy, był to codzienny raj na ziemi. Jednak los, który czasami wpłata w życie najszczęśliwszych niespodziewane zwroty akcji, przygotował dla Amelii bolesny cios. Podczas jednego z tych ekskluzywnych przyjęć, kiedy atmosfera była nasycona wonią egzotycznych perfum i trzaskiem szampana, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Amelia, o opalizujących włosach i spojrzeniu, które kusiło nawet najtwardsze serca, tańczyła w rytm muzyki na tarasie, otoczona tłumem podziwiających ją gości. Jej sukienka migotała w blasku reflektorów, a usta czerwone jak najgłębsza róża wydawały się być obrazem doskonałej harmonii. Nagle, jak w złowieszczym filmie, w którym świat zastyga w bezruchu, Amelia straciła równowagę. Jej delikatne ciało wywróciło się, a dźwięk jej krzyku rozdarł noc. Wszystkie oczy, które wcześniej śledziły jej taniec, teraz patrzyły z przerażeniem, gdy ich ulubiona córka spadła w dół, jak spadająca gwiazda. Wszystko, co było kiedyś pełne życia i radości, nagle zamieniło się w ciszę i przerażenie. Ludzie, którzy jeszcze przed chwilą śmiali się i rozmawiali, teraz stali w bezruchu, wstrząśnięci i oszołomieni przez to, co się stało. Amelia leżała na ziemi, bezwładna, a atmosfera radości zamieniła się w aurę smutku i niepokoju. To był moment, który zatrzymał oddech wszystkich obecnych. Dla bogatych magnatów, których życie było dotąd pozbawione takich dramatycznych wydarzeń, to był upadek, który zmienił wszystko. A dla Amelii, ta sekunda spadku oznaczała początek podróży przez mroczne zakamarki cierpienia i niepewności. Gdy do szpitala dotarli Janina i Stanisław, atmosfera odmiennie zapachniała niż w ich eleganckiej posiadłości. Zapach czystości mieszał się z zapachem strachu i niepokoju. Oddział intensywnej terapii, gdzie znalazła się Amelia, stał się dla nich miejscem, które kojarzyło się z nadzieją, ale także z rozpaczą. Wchodząc do sali, w której ich córka walczyła o życie, Janina i Stanisław zobaczyli ją otoczoną przez ekrany monitorujące parametry życiowe oraz kable prowadzące do różnych aparatów medycznych. Wszystko to tworzyło surrealny obraz, który był dla nich trudny do zaakceptowania. Amelia, która zawsze emanowała życiem i energią, leżała teraz bezwładnie, a jej życie zależało od sprzętu medycznego. Lekarze, wyszkoleni specjaliści w białych kitlach, weszli do akcji niemal natychmiast po przybyciu pacjentki na oddział. Ich precyzja i szybkość działania wydawały się być jedyną nadzieją w tym ciemnym tunelu, przez który przechodzili Janina i Stanisław. Każda ruchu lekarza, każde ustawienie sprzętu było krokiem w stronę ocalenia, chociaż czasami wydawało się to być walką z nieuchwytnym wrogiem. Dla Janiny i Stanisława każda minuta spędzona na ławkach szpitalnych korytarzy była jak wieczność. Ich serca biły nerwowo, gdy czekali na najnowsze wieści od lekarzy. Widok innych rodzin, które również przeżywały swoje dramaty medyczne, tylko podkreślał ich własną bezradność i lęk. Zapach dezynfekujących środków, który wypełniał powietrze, stał się dla nich czymś więcej niż tylko zapachem, stał się symbolem walki, nadziei i strachu. To był zapach szpitalnego światła, które oświetlało ciemność, ale także przypominało o nieustającej walce o życie. Dla Janiny i Stanisława każdy dzień spędzony na oddziale intensywnej terapii był dniem modlitwy i nadziei. Każdy sygnał z aparatury medycznej był dla nich istotny, każda zmiana w stanie ich córki była jak nowa strona w księdze losu, którą starali się czytać ze zdumieniem i obawą. W tej sali szpitalnej, w której czas wydłużał się i momenty stawały się coraz bardziej cenne, Janina i Stanisław doświadczali nie tylko fizycznej obecności, ale także duchowego przeobrażenia. To miejsce stało się świadkiem ich najgłębszych emocji i największych prób, które musieli przejść jako rodzice, aby przywrócić swoją córkę do życia. Janina i Stanisław nie zawahali się ani na chwilę w swojej determinacji, aby zapewnić Amelii najlepszą opiekę, jaką tylko świat mógł zaoferować. Ich bogactwo, które dotąd wydawało się być symbolem ich sukcesu, teraz było tylko narzędziem służącym do ratowania życia ich ukochanej córki. Loty prywatnymi samolotami do renomowanych klinik na całym świecie stały się codziennością dla Janiny i Stanisława. Nie zważając na koszty ani odległości, przeniesieli swoje życie na trasę międzynarodowych lotów, poszukując nadziei w oczach najwybitniejszych specjalistów. Od Harvardu po Oxford, od klinik w Stanach Zjednoczonych po szpitale w Japonii, nie było miejsca na ziemi, które nie zostałoby odwiedzone przez tę zdesperowaną parę w poszukiwaniu ratunku dla swojej córki. Ich fortuna, która kiedyś otwierała im drzwi do najwyższych kręgów społecznych,
Teraz była wykorzystywana w walce z nieuchwytnym wrogiem, który nazywano chorobą. Każda wizyta w nowej klinice, każda konsultacja z renomowanym ekspertem medycznym była dla nich jak kolejny krok w niekończącej się podróży ku nadziei. Ich życie było poświęcone na nowo, całkowicie pochłonięte walką o każdy oddech, każdy uśmiech, który kiedyś tak pięknie ozdabiał twarz Amelii. Ale koszty tych poszukiwań były ogromne, nie tylko finansowe, ale także emocjonalne. Każdy nieudany eksperyment, każda diagnoza, która nie przynosiła ulgi, pogłębiała rany w sercu rodziców. Ich bogactwo topniało nie tylko w banku, ale także w sercu, gdzie odczuwali ból i cierpienie, które nie dało się wymazać nawet najdroższymi lekarstwami. Mimo to, Janina i Stanisław nie tracili nadziei. Ich determinacja była niezłomna, a miłość do Amelii była silniejsza niż wszystkie przeciwności losu. Choć podróż ta była pełna trudności i przeszkód, to wierzyli, że gdzieś na końcu drogi czeka na nich cud, który odmieni los ich córki i przywróci im spokój i szczęście. Po miesiącach agonii, które przemierzały jak burza nadzieje Janiny i Stanisława, nadeszła chwila, na którą czekali z utęsknieniem i lękiem. Chwila, kiedy lekarze stawili przed nimi chłodną diagnozę, która wstrząsnęła ich do samego rdzenia. Sala konferencyjna w renomowanej klinice była wypełniona ciszą, która była w stanie rozsadzić serce nawet najtwardszych ludzi. Janina i Stanisław siedzieli na wygodnych fotelach, ich dłonie splecione w geście współczucia i wsparcia. Przed nimi stał zespół lekarzy, w białych kitlach, których spojrzenia były skupione na raportach i wynikach badań. Lekarz prowadzący, o surowej twarzy i spojrzeniu, które wskazywało na doświadczenie w mówieniu trudnych prawd, zaczął wygłaszać diagnozę. Amelia, choć wciąż oddychająca, zniknęła w świadku śpiączki. To stwierdzenie było jak mroźna kula, która przeszyła serca rodziców, pozostawiając w nich tylko pustkę i rozpacz. Lekarze ostrzegali, że szanse na wybudzenie Amelii mogą być niewielkie. Że wszelkie wysiłki ratujące życie są jedynie opóźnieniem nieuniknionego. Te słowa brzmiały jak wyrok, który zamykał nadzieję w mrocznym więzieniu, gdzie światło było tylko złudzeniem, a cień śmierci kroczył coraz bliżej. Dla Janiny i Stanisława to był moment, który zatrzymał świat. Ich życie, które dotąd obracało się wokół walki o uzdrowienie ich córki, teraz zdawało się zawisnąć na haku bezpowrotnego smutku. Ich serca krwawiły, gdy patrzyli na swoje dziecko, które leżało bezwładnie, jak anioł stracony w mrokach śpiączki. Noc spadała na szpitalne korytarze, kiedy światło gasło, a życie zamierało wśród cichych szeptów personelu medycznego. Dla Janiny i Stanisława każda noc była jak ponure przypomnienie o walce, którą prowadzili o życie swojej ukochanej córki. Ale to właśnie noc stawała się ich towarzyszem w najbardziej intymnych chwilach, kiedy to pożegnania nabierały smutnego znaczenia. Każdego wieczoru, jakby rytuał, Janina i Stanisław przychodzili do sali swojej córki. Ich kroki były ciche, jakby nie chcieli przeszkadzać w jej spokoju. Gdy stanęli przy łóżku Amelii, ich serca tłukły się szybciej, a oczy wypełniały się łzami, przywołując obraz bezsilności i bólu. Matka głaskała delikatnie policzek swojej córki, jej dłonie przesuwając się po jej skórze jak łagodny powiew wiatru. To było pożegnanie pełne bólu i rozpaczy, gdy Janina czuła, jak życie jej dziecka przeciska się przez jej palce jak piasek, niezależnie od jej wysiłków, by je zatrzymać. Stanisław trzymał rękę Amelii, jakby chciał przekazać jej całą swoją siłę i determinację. Jego dłonie były gorące, a serce pulsowało ze strachem i nadzieją. Szukał znaku życia, drobnego ruchu, który dałby im nadzieję, że ich walka nie jest daremna. Czasami, gdy siedzieli obok łóżka swojej córki, przypominali sobie o lepszych czasach, o chwilach radości i uśmiechu, które kiedyś wypełniały ich dom. Teraz, gdy cisza i ciemność zalegały nad nimi, te wspomnienia były jak gwiazdy na niebie, które świeciły nad nimi, dając im odrobinę pociechy w mroku. Ale nawet w najciemniejszej nocy, Janina i Stanisław nie stracili nadziei. Ich pożegnania mogły być pełne bólu, ale także były pełne miłości i determinacji. Obiecali sobie, że będą przychodzić codziennie, dopóki serce ich córki będzie biło. To było święte przyrzeczenie, które dawało im siłę w trudnych chwilach, kiedy świat wydawał się być przeciwny, a los niepewny. Tak więc każde pożegnanie było nie tylko aktem rozstania, ale także aktem nadziei i miłości, który łączył ich z ich ukochaną córką, nawet gdy świat wydawał się rozpadać wokół nich. To była ich codzienna modlitwa, ich codzienna walka, która trwała nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy wszystko inne zawiodło. Jednego dnia, gdy Janina i Stanisław zeszli do sali Amelii, aby ponownie odwiedzić swoją córkę,
Światło szpitalnego korytarza odbijało się od białych ścian, tworząc niewyraźne świetliste linie. Ale tego dnia, w tym świetle, dostrzegli coś, co całkowicie odmieniło obraz kliniki, postać, która nie pasowała do tego miejsca. Wróżka cyganka, z jej kolorowymi szatami i tajemniczym spojrzeniem, pojawiła się nagle w drzwiach sali Amelii. Jej obecność była jak fenomen, który zakłócał monotonię szpitalnych rutyn. Matka i ojciec wymienili zdziwione spojrzenia, gdy przybyszka weszła do pokoju, emanując pewnością i tajemnicą. Kobieta była jak postać z innego świata, jej kolorowe szaty i mistyczne spojrzenie tworzyły aurę niezwykłości w szpitalnym pomieszczeniu. Jej obecność wzbudziła zdziwienie rodziców, którzy patrzyli na nią z zaciekawieniem, ale także z pewnym stopniem niepokoju. Kto ona była? I co tutaj robiła? Janina, chcąc rozwikłać tę tajemnicę, zbliżyła się ostrożnie do kobiety i zapytała, kim jesteś i co tutaj robisz. Wróżka cyganka spojrzała na nią spokojnie, jej oczy emanowały pewnością i zrozumieniem. W odpowiedzi powiedziała, jestem pacjentką tego szpitala i leżę w sali obok. Ale przyszedłam do was z pewną wiadomością. Słowa te brzmiały jak zapowiedź czegoś niezwykłego, co miało zmienić bieg rzeczywistości. Rodzice wpatrywali się w nią ze zdziwieniem i niepewnością, nie wiedząc, co mogą się spodziewać. Ale w głębi ich serc, gdzie nadal płonęła iskra nadziei, czuli, że ta tajemnicza kobieta mogła być odpowiedzią na ich modlitwy. Wróżka cyganka spojrzała na nich z uśmiechem i powiedziała, nie martwcie się. Wasza córka wyzdrowieje. Jej słowa były jak balsam dla ich zranionych serc, dając im nadzieję i wiarę w to, że cud jest możliwy, nawet w najtrudniejszych chwilach. Po tych słowach pełnych nadziei, które wypowiedziała wróżka cyganka, Janina i Stanisław patrzyli na nią z mieszanką zdumienia i nadziei. Jej pewność siebie i tajemnicza aura sprawiły, że poczuli się trochę jak w innej rzeczywistości. Ale gdy kobieta zbliżyła się do łóżka Amelii i złapała jej rękę, atmosfera w pokoju stała się jeszcze bardziej napięta. Rodzice patrzyli, trzymając się za ręce, gdy wróżka cyganka zaczęła mówić coś w języku, który był dla nich zupełnie obcy. Ich serca biły szybciej, a niepokój sięgał zenitu. Próbując zrozumieć, co się dzieje, pytali się kobiety, co robi, ale nie otrzymywali żadnej odpowiedzi. Ona stała tylko nad córką, mówiąc coś w swoim języku, a jej słowa były dla nich zagadką. Wszystkie próby zrozumienia, wszystkie pytania, które zadawali, spotykały się z milczeniem. Wróżka cyganka skupiła się na swoim tajemniczym rytuale, zupełnie ignorując ich obecność. Jej gesty były płynne, a jej spojrzenie skupione, jakby była w innej rzeczywistości, gdzie tylko ona i córka istniały. Po kilku minutach, które wydawały się wiecznością, wróżka cyganka skończyła swoje obrzędy. Jej spojrzenie spotkało się z oczami rodziców, a w nim było coś, co sprawiało, że czuli się jakby wędrowali po krawędziach między światami. Pożegnała się z nimi cicho, jej uśmiech był jak promień nadziei w ciemnościach, a potem odeszła, zostawiając ich w skupieniu i pytaniach. Janina i Stanisław patrzyli na siebie, ich umysły roje brzęczały pytaniami i tajemnicą tego, co się właśnie wydarzyło. Ale nawet gdy nie mogli zrozumieć wszystkiego, co się stało, czuli w swoich sercach, że ta tajemnicza kobieta przyniosła im coś więcej niż tylko słowa, przyniosła nadzieję i wiarę w to, że cud jest możliwy, nawet w najciemniejszych chwilach. Po tym tajemniczym spotkaniu z wróżką cyganką, Janina i Stanisław wrócili do swojej codziennej rutyny odwiedzania Amelii w szpitalu. Codziennie przychodzili do jej sali, spędzając z nią każdą wolną chwilę. Ich serca były napełnione nadzieją i miłością, gdy siedzieli przy łóżku córki, trzymając jej dłonie i mówiąc do niej słowa wsparcia i miłości. Dni przemijały, ale ich determinacja pozostawała niezmieniona. Codziennie czekali na cud, na znak życia, który oznaczałby, że Amelii wróciła do nich. Ale w miarę jak czas płynął, a nadzieja zamieniała się w cierpliwość, zaczęli zdawać sobie sprawę, że cud nie przyjdzie tak łatwo. Jednak po 3 dniach od niespodziewanego przyjścia wróżki cyganki, kiedy zegar szpitalny wskazywał środek godziny 15:43, stało się coś niewiarygodnego. Amelia, ich ukochana córka, otworzyła oczy. To był moment, na który czekali z utęsknieniem, ale jednocześnie z niedowierzaniem. Jej oczy były klarowne, a spojrzenie było pełne życia i energii, jakby w nich płonęło światło, które przez te długie dni było przygaszone. To było cudowne otwarcie oczu, które przeniosło ich do innej rzeczywistości, gdzie nic nie było niemożliwe. Lekarze byli w szoku, nie mogąc wyjaśnić tego zjawiska. Badania, testy,
Wszystko wydawało się być w porządku, ale nikt nie mógł zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. To było jak wydarzenie z innego wymiaru, gdzie przyczyny i skutki nie miały sensu, a jedynie cudowna rzeczywistość, która przekraczała wszelkie ludzkie pojęcie. Janina i Stanisław obejmowali się ze szczęścia, ich serca tłukły się szybciej, a łzy szczęścia spływały po ich twarzach. Ich córka była zdrowa, była z nimi, a to był największy cud, jaki mogli sobie wyobrazić. To nie było tylko uzdrowienie fizyczne, ale także uzdrowienie ducha, które oznaczało powrót do normalności, do życia pełnego nadziei i miłości. Tak więc w tej środkowej godzinie, godzina 15:43, świat się zawiesił, a życie Janiny, Stanisława i Ameli zostało odmienione na zawsze. To był cud, który sprawił, że niewiarygodne stało się możliwe, a marzenia zamieniły się w rzeczywistość. A nawet jeśli nikt nie mógł tego wyjaśnić, to dla nich liczyło się tylko jedno, że są razem, że są zdrowi i że miłość pokonała wszelkie przeciwności losu. Po cudownym wybudzeniu Ameli, dni w szpitalu stawały się coraz jaśniejsze. Lekarze, nadal zaskoczeni i nie mogący wytłumaczyć tego, co się wydarzyło, przeprowadzali kolejne badania, starając się znaleźć jakiekolwiek wytłumaczenie tego cudu. Ich zdumienie rosło z każdym dniem, gdy wyniki badań potwierdzały zdrowie Ameli, które wydawało się być całkowicie nienaruszone. Po kilku dniach, kiedy wszystkie wyniki badań były w normie, lekarze zaskoczeni stanem zdrowia dziewczynki pozwolili rodzicom zabrać ją do domu. To był moment, na który czekali od chwili, kiedy Amelia trafiła do szpitala, moment, kiedy mogli wreszcie wziąć swoją zdrową córkę do domu i zapomnieć o koszmarze, który ich przytłaczał przez te długie dni. Janina i Stanisław nie mogli się doczekać, aby wziąć Amelię w swoje ramiona i zabrać ją do domu. Ich serca były pełne radości i wdzięczności, gdy wkroczyli do szpitalnego pokoju, aby zabrać swoją córkę. Amelia z uśmiechem na twarzy witała ich radośnie, jakby wiedziała, że to był moment, na który wszyscy czekali. Gdy opuszczali szpitalne progi i wsiadali do samochodu, uczucie ulgi przepływało przez ich ciała. To był moment, kiedy mogli odetchnąć z ulgą, kiedy mogli uwierzyć, że koszmar się skończył, a życie znów nabierało kolorów i radości. Ale lekarze, chociaż pozwolili im zabrać Amelię do domu, upewnili się, że będą musieli stawić się na regularne wizyty kontrolne. To był ich sposób na zapewnienie, że stan zdrowia dziewczynki będzie stale monitorowany, aby upewnić się, że nie ma żadnych powikłań po tym niewiarygodnym wydarzeniu. Po powrocie do domu, w sercu Stanisława kiełkowało niepokojące pytanie, kim była ta tajemnicza wróżka cyganka, która pojawiła się w szpitalu i jakim cudem potrafiła uratować jego córkę. Ojciec Ameli czuł, że nie może pozostać bez odpowiedzi, że musi dowiedzieć się prawdy, nawet jeśli ta prawda miała być bolesna. Stanisław postanowił wrócić do szpitala, aby dowiedzieć się więcej o tej tajemniczej kobiecie. Jednak, gdy zapytał personel medyczny o jakąkolwiek pacjentkę odpowiadającą opisowi wróżki cyganki, lekarze zaprzeczyli, że taka osoba leczyła się w ich szpitalu. To było dla Stanisława jak uderzenie pioruna z jasnego nieba. Jak to możliwe? Czyżby ta kobieta nie istniała? Czy to wszystko było tylko złudzeniem? Nie mógł uwierzyć, że wróżka cyganka, która obiecała mu uzdrowienie dla jego córki, mogła zniknąć jakby nigdy nie istniała. Ale mimo tego Stanisław nie zamierzał się poddawać. Wiedział, że musi poznać prawdę, nawet jeśli musiałby na to poświęcić wiele czasu i wysiłku. Postanowił wynająć kilku najlepszych prywatnych detektywów, aby odnalezieli tę tajemniczą kobietę i rozwiązali zagadkę jej tożsamości. To było zadanie trudne i pełne niepewności, ale dla Stanisława nie było innego wyjścia. Jego determinacja i miłość do córki napędzały go do działania, nawet jeśli droga do odkrycia prawdy była długa i pełna pułapek. Tak więc, gdy Stanisław podjął tę decyzję, poczuł w sobie nową siłę i determinację. Nie wiedział, co go czeka, ale wiedział, że musi kontynuować to poszukiwanie, aby uzyskać odpowiedzi, które mogłyby zmienić wszystko. To było poszukiwanie tajemniczej wybawicielki, które mogło prowadzić go do rozwiązania zagadki, która tkwiła w sercu jego rodziny. Po kilku miesiącach intensywnych poszukiwań, jeden z detektywów, który był zatrudniony przez Stanisława, w końcu odnalazł trop, który prowadził do tajemniczej wróżki cyganki. Po wielu godzinach skrupulatnego śledztwa detektyw ustalił miejsce pobytu kobiety i dowiedział się, kim była. Stanisław otrzymał telefon od detektywa, który chciał go poinformować o znalezieniu. Kiedy się spotkali, detektyw opowiedział o swoich ustaleniach. Okazało się, że tajemnicza kobieta była cyganką o imieniu Esmeralda, która żyła skromnie w niewielkiej osadzie na obrzeżach miasta. Gdy detektyw kontynuował opowieść, Stanisław czuł,
że serce bije mu coraz szybciej, gdy zbliżał się do punktu kulminacyjnego. W końcu detektyw ujawnił prawdę, która wstrząsnęła jego światem. Cyganka, Esmeralda, zmarła tego samego dnia i o tej samej godzinie, kiedy twoja córka wybudziła się ze śpiączki. Dokładnie o 15:43, powiedział detektyw, patrząc na Stanisława z powagą. Słowa te były jak cios dla Stanisława. Zamarł na chwilę, próbując ogarnąć to, co właśnie usłyszał. Jak to możliwe? Co to oznaczało? Tajemnica, która tak długo go gnębiła, teraz stała się jeszcze bardziej zagadkowa. Stanisław nie mógł oderwać myśli od tego faktu. Odkrycie, że Esmeralda zmarła w dniu, który miał być zarówno dniem cudu, jak i dniem tragedii, wstrząsnęło jego przekonaniami i wiarą. Była to prawda, której nie mógł pojąć, prawda, która wydawała się być poza zrozumieniem. Kiedy Stanisław wychodził z tego spotkania, był wstrząśnięty i skonfundowany. Cyganka, która obiecała uzdrowienie dla jego córki, okazała się być z nią połączona w sposób, który wykraczał poza zwykłą logikę. To było jak rozdzierająca tajemnica, której Stanisław nie mógł zrozumieć. Stanisław udał się na miejsce spoczynku Esmeraldy, cyganki, która w niezwykły sposób wpłynęła na życie jego rodziny. Stał przy jej grobie, otoczony ciszą i spokojem cmentarnej przestrzeni. Patrzył na nagrobek, na którym widniało imię i data jej śmierci, ten sam dzień i ta sama godzina, kiedy jego córka wybudziła się ze śpiączki. Nie wiedział, co myśleć o tej tajemnicy, która otaczała Esmeraldę, ale miał poczucie, że musi jej podziękować. Stanisław pochylił głowę i modlił się za duszę tej tajemniczej kobiety, która przyniosła nadzieję i uzdrowienie dla jego rodziny w ich najcięższych chwilach. Wielkie dzięki, Esmeralda, szepnął Stanisław, czując, że słowa te są jakby niesione przez wiatr do krainy wieczności. Nie wiem, co zrobiłaś, ale twoje działania zmieniły nasze życie na zawsze. Będę ci wdzięczny do końca dni. Stanisław pozwolił sobie na chwilę ciszy, zatapiając się w refleksji i modlitwie. Następnie pożegnał się z grobem, obiecując, że będzie pamiętał o tej tajemniczej kobiecie z szacunkiem i wdzięcznością. Kiedy wrócił do domu, zobaczył córkę, która bawiła się z uśmiechem na twarzy. To był widok, który sprawiał, że jego serce roztapiało się z radości. Amelia była teraz zdrowa i szczęśliwa, a to było najważniejsze. Stanisław usiadł obok niej, objął ją i uścisnął mocno. Wiedział, że nie może zapomnieć o tym, co się wydarzyło, ale teraz, mając ją przy sobie, mógł spojrzeć w przyszłość z nadzieją i wiarą. Historia jego rodziny była pełna prób i tajemnic, ale również miłości i cudów. To była historia, którą Stanisław będzie pamiętał przez całe życie, a Esmeralda zawsze pozostanie w jego sercu jako tajemnicza wybawicielka, której działania zmieniły losy jego rodziny na zawsze. I tak zakończyła się ta niezwykła historia, historia o miłości, nadziei i tajemnicach, która pokazała, że czasami cuda mogą przyjść w najbardziej niespodziewanych momentach i formach. Ale najważniejsze, że pokazała, że miłość i wiara mogą pokonać wszelkie przeciwności losu.